Telewizja Żyrardowska. Zapraszamy. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką relację z poprzedniego tygodnia oraz przedświąteczną powtórkę. Przypomnijmy sobie, co wydarzyło się w naszym mieście przed świętami Bożego Narodzenia. To był tydzień. Niemal cały grudzień odbywały się w naszym mieście spotkania wigilijne. W miniony poniedziałek mieliśmy przyjemność spędzić popołudnie w gronie członków Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka, które zorganizowało spotkanie wigilijne. Obecni na nim byli członkowie innych stowarzyszeń senioralnych, zastępca prezydenta miasta Lucjan Chrzanowski oraz pełnomocnik do spraw seniorów ksiądz Janusz Włodarczyk. Zebrani goście podzielili się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy, po czym zasiedli do wigilijnej wieczerzy. W ubiegły wtorek wzięliśmy udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Skrzydła. Południe minęło w uroczej, świątecznej atmosferze. Tego samego dnia po południu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów zorganizowało wspaniałą wigilię. Uroczystość tę zaszczyciło wielu znamienitych gości, w tym Andrea Carboulet, radny miasta Lumarę. W trakcie wigilii prezes przedsiębiorstwa Anna Bieżuńska zaprezentowała zebranym nowe logo oraz szatę graficzną strony internetowej. Po przemówieniach zebrani goście składali sobie świąteczne życzenia i przystąpili do wspólnej wieczerzy. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w Resursie odbyło się wyjątkowe spotkanie wigilijne. Wigilia samorządowa miała uroczysty charakter ze względu na jubileusz stulecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Na spotkaniu obecni byli radni Rady Miasta, prezydenci poprzednich kadencji, przedstawiciele powiatu żyrardowskiego, duchowieństwa, organizacji pozarządowych i służb mundurowych. Jak podkreślał prezydent Wojciech Jasiński, takie spotkanie jest wyjątkowe i jest to jedna z niewielu okazji, aby spotkać się w gronie osób, które łączy praca na rzecz miasta i powiatu. Środowe popołudnie spędziliśmy także w gronie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie wigilijne upłynęło na wspólnym śpiewaniu kolęd i serdecznych życzeniach. Zarząd Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zadbał o każdy szczegół, co sprawiło, że wieczór ten był wyjątkowy. Thank you.
Niezwykłym świątecznym akcentem był też koncert wigilijny w Resursie, zorganizowany przez prywatną szkołę muzyczną imienia Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie. Wychowankowie szkoły zaprezentowali najpiękniejsze świąteczne utwory i kolędy. Wieczór upłynął w uroczej atmosferze.